że godzina 19. Dzień dobry Państwu. Witam po naszym trzecim już spotkaniu dotyczącym Tatrzańskiego Parku Narodowego i spraw tatrzańskich. Chwileczkę jeszcze poczekamy, żeby mógł się ewentualnie ktoś jeszcze dołączyć. Przypomnę, że podczas dwóch poprzednich spotkań mówiliśmy... Tak? O, przepraszam jeszcze na chwilę. Tak, słyszę. Przepraszam na chwilę. Z prawej czy z lewej? Prawym. Zamknij okno. Chrome. Kwestia taka techniczna, drobna. Także przypomnę, że mówiliśmy o tym, dlaczego Tatry są najfajniejsze, o różnych roślinach, zwierzętach, innych jakichś elementach budowy geologicznej, zjawisk geologicznych, które nas wyróżniają na tle innych rejonów Polski. Mówiliśmy także o tym, o roli martwego drewna, o różnych kwestiach z tym martwym drewnem związanych. Właściwie my dotykamy jakby zalet tego martwego drewna dopiero za kilkadziesiąt lat. Teraz te drewosany, które zamierają, może nie wyglądają na zbyt efektywnie. A teraz powiemy sobie o tym, co było w przeszłości, ponieważ to zderzenie kultura, natura, właściwie zagospodarowania Tatr z naturą, z przyrodą Tatr trwa już kilkaset lat. No nie wiem, na ile mamy świadomość, co się działo, zwłaszcza w XIX czy na początku XX wieku. No i kilka takich elementów związanych z działalnością ludzką i wpływem na przyrodę tatrzańską dzisiaj chciałbym poruszyć. No tu akurat na tej stronie tytułowej mojej prezentacji mam zdjęcia kilku osób, które reprezentowały różne środowiska. U góry jest Stanisław Sokołowski, wybitny leśnik, Aleksander Bobkowski, inżynier, pomysłodawca, realizator kolejki na Kasprowy Wierch. Mamy też tutaj zdjęcia Jana Gwalberta Pawlikowskiego, autora tej kultowej pozycji Kultura a Natura, no i wreszcie Władysława Szafera. Te osoby związane z przyrodą, z ochroną przyrody, które dużo robiły, żeby Tatrzański Park Narodowy powstał. Akurat w czasie, kiedy ci ludzie pracowali, kiedy działali na przełomie XIX i XX wieku, akurat te proporcje były trochę odwrócone. Tak naprawdę było więcej osób chcących te tereny tatrzańskie zagospodarowywać niż je chronić. No, w dzisiejszym czasie ta sytuacja, z tego co obserwuję, a przynajmniej tak mi się wydaje, się nieco odmieniła. No i zobaczmy dalej. No, mam tutaj zdjęcie, które często prezentuję przy okazji różnych prezentacji, ale ideą tego zdjęcia jest to, żebyśmy sobie uświadomili, o jakim my obszarze mówimy. To są tylko Tatry Zachodnie. Tutaj jeszcze należałoby wyobrazić sobie drugą część, tu bliżej mnie, jakby w sensie Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Tak czy owak jest to naprawdę mała przestrzeń, o tym należy pamiętać. Zawsze mieć to z tyłu głowy, tym bardziej, że ponieważ mówiąc o zagospodarowaniu, my
ja podczas tej prezentacji będę się odnosił do tego, co było dawniej, ale w dalszym ciągu słychać różne pomysły, które odnoszą się do tego, żeby tą przestrzeń zagospodarować. I porównania są robione czasem niezbyt trafne do Alp, ponieważ w Alpach można, w górach w Kanadzie można, czy w Stanach Zjednoczonych można, ale my tu mówimy tak naprawdę o terenie bardzo mikroskopijnym. Jeśli weźmiemy jeszcze czwartą część, która jest w granicach Polski, to w Tatrzańskim Parku Narodowym, to miejmy świadomość, o jak małym obszarze mówimy, a jakiej wielkiej presji ten teren podlega. No i teraz dla przypomnienia jeszcze kilka takich zdjęć, które nam obrazuje stan, powiedzmy, lasów. To są oczywiście zdjęcia współczesne, ale jak te lasy wyglądały kilkaset lat temu. Taka ta przyroda, jak była naturalna, mieliśmy w reglu dolnym na przykład Znobuczynę Karpacką, w reglu dolnym mieliśmy lasy jaworowe, no, w jakimś mniejszym stopniu niż większym one się zachowały. No, w reglu górnym sytuacja wyglądała lepiej ze względu na trudności w zagospodarowaniu tych terenów, lasów regla górnego zachowało się tam, już nie chcę mówić ile tych hektarów, ale całkiem sporo, zwłaszcza za Murowańcem czy w Dolinie Pyszniańskiej. Czyli tak to, takie naturalne krajobrazy mieliśmy, powiedzmy, we wczesnym średniowieczu, ponieważ, o tu jeszcze mamy zdjęcie prezentujące krajobraz, właściwie można powiedzieć, że wprawdzie współczesny, ale jak najbardziej naturalny, piętra subalpejskiego Kosodrzewiny. No i wreszcie przyjrzyjmy się tym różnym aspektom zagospodarowania Tatr, co działo się już, zauważmy, od XIV wieku. Użytkowanie lasu tak nasila się w kolejnych wiekach, aby kulminację przyjąć w wieku XIX. No i teraz sukcesywnie jego znaczenie się zmniejsza. Pasterstwo, które również zaczynało się już w XIV wieku, jego kulminacja miała miejsce w okresie 1945-47-48. No i teraz znaczenie tego pasterstwa w sensie tak przestrzennym i ilości wypasanych owiec jest zdecydowanie mniejsze, chociaż w dalszym ciągu ono trwa jako wypas kulturowiec i krów od 1981 roku. Wreszcie górnictwo i hutnictwo, które miały gigantyczny wpływ na przyrodę tatrzańską, także w XIX wieku największy, a tu mamy taki epizod związany ze szponią uranową w Dolinie Białego. No i ostatnia taka dziedzina wyróżniana antropopresji związana z turystyką. Na tej rycinie widzimy kulminację w wieku XX, XXI, ale tak naprawdę to, co tutaj przedstawia ta rycina, jest związane bardziej z ruchem turystycznym, z ilością osób na szlakach. Tymczasem, jeśli byśmy wzięli pod uwagę rozwój infrastruktury, czyli budowę schronisk, szlaków, różnych obiektów gastronomicznych, to się okaże, że również należałoby przenieść to na wiek XIX. Wówczas najintensywniej, czy początek, powiedzmy, przełom XIX i XX wieku, kiedy najintensywniej te obiekty budowano, powstawały. Czyli punktem stycznym dla wszystkich tych form działalności ludzkiej był właśnie wiek XIX i przełom wieku XIX, wieku XX. Wówczas presja na przyrodę Tatr postępowała najbardziej intensywnie. A po okresie utworzeniu, po dacie, kiedy powstał Park Narodowy, 1 stycznia 1955 rok, ta presja staje się coraz mniejsza. No i dobrze, zacznijmy od początku. Tutaj mam różne fragmenty, cytaty z literatury, które opisują, co się działo, zwłaszcza z lasami tatrzańskimi, lasami na Podhalu, żebyśmy sobie uświadomili, jak daleko w czasie sięga ta presja ludzi, gospodarki na ten najbardziej złożony ekosystem tatrzański. Otóż mamy tutaj jeden z takich cytatów. Osadnicy wycinali las przeznaczony do pasienia bydła i w ten sposób bezprawnie powiększali swoje polany. Odniosę się za jakiś czas do kwestii własności. No może teraz tylko jakby podkreślę fakt, że lasy to były na ogół dobra tabularne, dobra królewskie,
dużej właścicieli ziemskich w późniejszym okresie, podczas gdy polany i tereny położone pod wyżej granicy lasu to były z nadań królewskich tereny chłopskie. No mamy taką notatkę 1630 rok, skarga Komorowskiego na dewastację lasów przez włościan. Oczywiście o Komorowskim dużo by powiedzieć, bo on był bardzo mocno skonfliktowany z ludnością starostwa nowotarskiego, ale jednak mamy odniesienie do kwestii leśnej, do tej przyrodniczej, czy właściwego zagospodarowania tych terenów. Widzimy, co się dzieje. Tak, czyli już wówczas, w 1630 roku, te tereny musiały być mocno zdewastowane. Jeszcze raz, wiek XVI, czyli jeszcze nawet przed Komorowskim, otóż znalazłem taki cytat. Las nie lada klejnotem tego mienia, którego pilnować jak najpilniej, że niemałe dzieją mu się szkody od sąsiadów przyległych, że się wścibiają w lasy królewskie na wielką milę. Bądź też, że lasy bez względu na to, do kogo należą, są terenem nie tylko wyrębów leśnych, ale i miejscem bujek, kradzieży, wycinania drzew i pasienia bydła oraz wyrąbywania lasu na rolę przez zagrodników. Starościna Wielopolska prowadziła w XVI wieku proces z chłopami z Witowa, proces, który wygrała, właśnie na bazie tych tutaj oskarżeń, jakby wchodzenia jej w szkodę. Czyli widzimy, co się działo, jaka była presja na las. Wiek XVII. Musieli starostowie trzymać straże dla pilnowania niszczonych lasów o stałym, bezprawnym wycinaniu drzewostanów, mimo nakładanych kar, mówią liczne akta nowotarskie, szczególnie XVIII-wieczne. Czyli ta presja, przypomnę, wiek XV, XVI, XVII, XVIII jest już bardzo silna. Konflikty jako przeszkoda w prowadzeniu racjonalnej gospodarki, o czym w dawnych sporach i własnościach i służebności w Tatrach pisał Libera. Tu mamy kolejny cytat, który nam charakteryzuje podejście do lasów. Otóż nadto rozrzucone polany włościan wewnątrz dworskich lasów stały się klęską i nieznośnym ciężarem dla gospodarstwa lasowego. Kuraciwy kawałka gruntu niszczy graniczne kopce i zaciera ślady stałych granic, aby przywłaszczyć sobie kawałek leśnego gruntu dworskiego do swej polany. Pasterz pasący bydło z polecenia rodziców podpala drzewa graniczne, później pniaki wydobywa i tym sposobem polanę rozszerza. Mamy kolejną sprawę, tu mamy takie uproszczone kalendarium eksploatacji lasów, mówię o górnictwie i hutnictwie. Oczywiście ta prezentacja nie dotyczy ani pasterstwa, ani górnictwa, hutnictwa. Mówimy tylko o tych aspektach, które są związane właśnie z eksploatacją lasów. Otóż pierwsze wzmianki o górnictwie były odnoszące się do Tatr Polskich z 1494 roku. Oczywiście są daty wcześniejsze, ale Tatry nie są wymienione jakby bezpośrednio. I zwróćmy uwagę, co się dzieje dalej. Otóż kolejne lustracje, które się odbywają w Tatrach, na tym terenie. One są głównie związane z górnictwem. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy można po raz kolejny starać się coś z tych kopalń, które w zasadzie nigdy, może poza krótkim okresem w XIX wieku, były nigdy nierentowne, ale zawsze królowie podejmowali te próby, żeby reaktywować te kopalnie. I przy okazji były też, oczywiście mamy też informacje, co działo się na przykład w kwestii takiej jak pasterstwo, czy w kwestii użytkowania lasów. Widzimy, że lustracja Zygmunta III wskazuje na systematyczne użytkowanie lasów tatrzańskich w 1636 roku. No i teraz tak, kolejne daty, które nawiązują do górnictwa i hutnictwa i do eksploatacji tych lasów. W tym okresie 1767-1795 intensywne pozyskiwanie drzew na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Ale w tym okresie Polska traci niepodległość. Starostwo nowotarskie zostaje zajęte przez Austriaków dwa lata przed rozbiorem Polski, czyli w 1770 roku. No, wchodzi tutaj administracja austriacka i mamy kolejną lustrację. Wyniki kolejnej lustracji z 1775 roku nadleśniczego Ignacego Darżylika. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób on przedstawił stan tych lasów i możemy mniej więcej ocenić na ten okres
na ile one były naturalne, na ile o charakterze pierwotnym, czy już były w mniejszym czy większym stopniu dewastowane, ponieważ z tego, co już tutaj mówiłem wcześniej w kwestii zagospodarowania tych lasów, no możemy wyciągnąć wniosek, że dobrze już nie było. No ale jak pisze, jak przedstawia sytuację nadleśniczą? Otóż w kluczu czarnodunajeckim mała łąka przy Słobniętusi i u Płastylków. Lasy mają w swoim składzie gatunkowym świerki, jodły, a także nieco i buków. Wiele jest tu drzew średniej grubości, posiadających wartość eksploatacyjną oraz ładny podrost. Czyli jeśli przyłożymy sobie ten opis do współczesnej wiedzy na temat lasów, które porastają żyzne siedliska, ponieważ to, o czym pisze Darżylik, w tym rejonie to są gleby węglanowe, znaczy gleby wykształcone na skałach węglanowych. Należy się spodziewać, i tak nasze badania pokazują, robione w Tatrach, że zdecydowanie na tych glebach powinny dominować buczyny, lasy z dominacją buka. Tymczasem Darżylik zaznacza, że jest tu nieco buków. Także ja zakładam, przypuszczam, że skład gatunkowy, o którym tu piszę, że świerki i jodły powstały z odnowień naturalnych, czyli on opisuje stan w pewnym stopniu naturalny, taki, że tych drzewostanów nikt nie sadził, ale już buków jest niewiele. Czyli te buki musiały być już intensywnie wycinane na potrzeby hut. Tak widzimy w tym okresie intensywne pozyskiwanie drzew. Następny fragment. Pisana leśnicka, tylkowe kominy, lejowe siodło i siwa są to wyłącznie piękne lasy ze świerkami i jodłami domieszką buków. Także nie mam wątpliwości, tu mówimy o podobnym siedlisku, czyli nie mam wątpliwości, że również charakteryzuje lasy o charakterze może nawet pierwotnym, a chociaż już w dużym mierze tam powiedzmy dotknięte ręką ludzką, ale tych drzew z pewnością nikt nie sadził i już domieszką buków, a przypuszczam, że tych buków musiało być znacznie więcej, jak, nie, jak tylko stanowiły domieszkę. Oczywiście w dużej mierze o wartości eksploatacyjnej. Czyli z tej lustracji wydaje mi się, że z punktu widzenia współczesnej nauki leśnej dużo możemy wyciągnąć wniosków o stanie lasów na końcu XVIII wieku. No i zaczyna się era rozwoju górnictwa, hutnictwa, ta najbardziej opłacalna wieku XIX, 1807 do 1812 roku dla hut potrzebowano 16 tysięcy metrów sześciennych drzew. 1830-1850 następuje intensywny rozwój górnictwa i hutnictwa w Tatrach. To jest za czasów, kiedy te tereny były w posiadaniu homolatów oraz eksploatacja lasów. 1855 rok, wydzierżawienie części lasów przez homolaty, właścicieli kopalń i hut i intensywna ich eksploatacja, budowa 8 tartaków i wycinane są drzewostany do wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. Między innymi wycięto w jednym okresie prawie cały regiel dolny w Dolinie Kościeliskiej. No, podejmowano już próby zalesienia, ale najgorsze było jeszcze przed nami, w sensie przed lasami. Otóż w 1870 roku lasy przechodzą w posiadanie Ludwika Egborna. Następuje ich masowa eksploatacja. To już jest czas, kiedy górnictwo i hutnictwo w zasadzie dobiega końca. Chwilę potem został wygaszony wysoki piec w Kuźnicach. W tym czasie przestawiono się ponownie na użytkowanie drewna. Budowano na zasadzie duży tartak parowy. 1879-1884 wybudowano dolną i górną papiernię Magnusa Pelca. Dewastacja lasów osiąga apogeum. Tereny pozostawały niezalesione. Jak to wyglądało, za chwilę zobaczymy na zdjęciach, ale już, no już prawie wydaje się, że gorzej być nie mogło. W 1885 roku zbankrutował Magnus Pelc. Zakopiańskie dobra przechodzą pod zarząd komisaryczny. Lasami zarządza Jerzy Jaroś. No i tak on opisuje ten stan. Wówczas z roku 1885. Jako główny, czyli panujący drzewostan, występuje w Tatrach prawie jeden lity świerkowy, bo tylko w niektórych miejscach, jak w reglach, jest przetknięty pojedynczym bukiem i jodłą. Tak, czyli po tych 90 latach od czasów, kiedy
opisywał to nadleśniczy Darżylik, no wyraźnie zwiększył się tutaj udział świerka już wówczas. Znajdują się tu także osobniki prastarego Jawora. Te osobniki są zresztą po dzień dzisiejszy w okolicach Zazadniej i Kopek Sołtysich, takie jawory o imponujących rozmiarach można znaleźć, dochodzące pierścińcowej grubości do 1300 centymetrów średnicy, co dowodzi, że przed wiekami istniał w Tatrach Jawor, co też stwierdzają miejscowych kilka nazw Jaworzyna. Znalazłem także w Wydziale Zakopiańskim parę czapastych okrasów Cisa, przez bydło czy sarny obgryzionych, które są wskazówką, iż i ten długowieczny karzeł tu rozsiedlony. Tak? Wreszcie znajdują się tu i modrzewie w młodych zagajnikach sztucznie wprowadzone, ale skutkiem zawalonych zim nie mają pochodzenia. No, taka była charakterystyka tych zdewastowanych drewostanów przez Jarosza. Ten obszar wystawiony na licytację był podzielony na dwa takie areały. Bukowina Brzegi i Zakopane Kościelisko. Władysław Bieńkowski, zarządca lasów położonych na obszarze Wydziału Bukowina Brzegi, tak opisuje stan lasów w 1892 roku, a poza tym zwróćmy uwagę już tutaj na tych zdjęciach, rycinach z przełomu wieków widzimy, jak wyglądały regle tatrzańskie. No i cóż pisał o tych lasach Władysław Bieńkowski. Po raz pierwszy w życiu miałem możliwość oglądać tego rodzaju cmentarzysko. U schyłku gospodarki niemieckich Żydów, właścicieli rzucających w pasze parowego tartaku dziesiątki tysięcy kloców. To jest odniesienie do Eichborna i Pelca. No i dalej, zobaczmy oczywiście w tle, jak wyglądały regle tatrzańskie. Dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarstwa lasowego w państwie zakopiańskim był rozmaity, albowiem prowadzono tam gospodarstwo w sposób lądrownity, bezładny, w sposób niby cięć częściowych, a po największej części zakładano czyste zręby, jednakże bez żadnego pierwej wytkniętego planu. Tak to wyglądało. No i ten okres takiej totalnej w zasadzie grabieży, bo trudno to nazwać jakąkolwiek formą gospodarki leśnej, która działa się w tym XIX wieku, no trochę sytuacja się zaczyna dla tych lasów polepszać. No, polepszać w tym sensie, że w 1889 roku Bobra Zakopiańskie na licytacji nabywa hrabia Władysław Zamojski i rozpoczyna się planowa gospodarka leśna. No, jakby mankamentem tej gospodarki leśnej było to, że na modę taką środkowoeuropejską nasiedliska różnych typów lasów w Reglu Dolnym, tam na początku prezentacji to pokazywałem, mieliśmy buczyny, jaworzyny, olczyny są, tak zostaje wprowadzony świerk z nasion różnego zresztą pochodzenia. Tak czy owak, oczywiście wprowadzenie drzewostanów miało dla tych wylesionych terenów pozytywne znaczenie, ponieważ no, drzewa mają ogromne właściwości retencyjne, zatrzymują tą wodę spływającą po tych stokach. No, ogołocone z drzew zbocza górskie były bardzo narażone na wszelkie formy erozji, no jakby nie patrzeć, spadek jakości gleb. No i widzimy, co jest tutaj dosyć ważne, że te dobra zakopiańskie nabyte przez hrabiego Władysława Zamojskiego po wcześniejszych homolatach, to są dwie te sekcje jakby, tak, to jest w okolicach tutaj Morskiego Oka, no i drugi ten obręb Kościelisko Zakopane z Dolną Kościeliską i regle tutaj nad Zakopiańskiem. Ten obszar należał do rodziny Uznańskich, którzy wykupili te tereny podczas, no już dawnymi czasy, w 1818 roku, kiedy były królewszczyzny były rozprzedawane przez administrację austriacką. Uznańscy ostatecznie zostali pozbawieni tych terenów. Te tereny przejęło państwo w 1945 roku. Już tak ogólnie mówiąc, bo oczywiście historia tego terenu jest nieco bardziej skomplikowana, a tu z kolei w części zachodniej, gdzie jest Dolina Lejowa i Chochołowska, po dzień dzisiejszy od tam 200 lat tereny te są pod zarządem
Wspólnoty Ośmiu Uprawnionych Wsi z siedzibą w Witowie. Oczywiście to też historia jest bardziej skomplikowana i ten zarząd jest później ustanowiony, ale już historii tego miejsca nie będziemy szczegółowo opowiadać. Tak, ale zwracam uwagę na to, co jest zaznaczone kolorem czerwonym. To było w posiadaniu hrabiego Władysława Zamoyskiego. I teraz zobaczmy kilka zdjęć, które pokazują nam sytuację zwykle z początku XX wieku i z czasów nam nieco bardziej współczesnych. Tak wyglądało to kiedyś, tak wygląda w 2004 roku. Te zdjęcia były robione pod wystawę 50-lecia istnienia parku. Teraz już obraz tych lasów nieco się zmienił, w niektórych miejscach poważnie się zmienił, a to dlatego, że no, doświadczyliśmy w 2013 roku potężnego wiatrołomu, który nam wiele drzew powalił, a wskutek tego wiatrołomu też pojawiły się korniki, tak występuje gradacja kornika drukarza, która trwa po dzień dzisiejszy. Cóż my mamy tutaj dalej? No mamy porównanie Doliny Małej Łąki. No tak było kiedyś, porastane tutaj tereny przede wszystkim przez świerka. No i czasy współczesne, również dominują świerczyny, bo też jest to teren zasadniczo strefy ochrony ścisłej. No docelowo z pewnością w tych niższych położeniach górskich świerki wypadną i las w sposób naturalny już sukcesji, ponieważ tutaj nikt nie będzie w to ingerował, po prostu zmienią skład gatunkowy, tylko że ten proces będzie wydłużony w czasie. No tu mamy Dolinę Chochołowską, Polanę Chochołowską dawniej. No i nie powiem właśnie, że dziś, bo to jest jednak 2004 rok, a teraz te tereny też w dużym stopniu zostały no, zagospodarowane wskutek wcześniejszych właśnie wiatrołomów i tych i sytuacji z kornikiem drukarzem. Tu mamy Dolinę Strążyską dawniej, no i czasy bardziej współczesne. Jeszcze raz Dolina Chochołowska na początku XX wieku i 2004 roku. Wreszcie Dolina Kościeliska, tu okolice Pisanej. Widzimy, że były tutaj prowadzone właśnie zręby zupełne, ale co ciekawe wycięto świerka, który też był tutaj posadzony w sposób sztuczny, czyli no, mamy tu już kolejną generację świerków, które były sukcesywnie sadzone tam od któregoś roku w miejsce wyciętych buczyn lub lasów jaworowych, ponieważ to są siedliska zdominowane przez lasy jaworowe, no ale umówmy się i buczyny, no ale umówmy się, że w Dolinie Kościeliskiej no, górnictwo, przynajmniej jeśli myślimy o Tatrach Polskich, no, rozwijało się najwcześniej tam w okolicach na Ornaku, także te lasy podlegały tutaj od wieków bardzo silnej presji. No i rok 2004, no akurat tu ten krajobraz bardzo mocno się zmienił, no właśnie dlatego, że te tereny tutaj bardzo silnie doświadczyły tego wiatru halnego z roku 2013. Dobrze, no jeszcze Kalatówki. Dawniej dziś. Zwróćmy uwagę, że dawniej nie było tutaj hotelu na Kalatówkach, który był budowany w 1938 roku i czasy współczesne. No okolice Morskiego Oka i czasy współczesne. Tu jest akurat ciekawa sytuacja. To widzimy, w jakim dużym stopniu okolice Morskiego Oka podlegały presji. No, były to tereny właściwie ogołocone z drzew. Dziś wydaje nam się czasem, kiedy patrzymy zwłaszcza na zbocza Żabiego, że mamy do czynienia z lasami takimi o charakterze pierwotnym, no ale właśnie zdjęcia te, czy jeszcze wcześniejsze, Wita Schuberta, pozbawiają nas złudzeń, że te tereny były bardzo silnie wyeksploatowane. No i czasy bardziej współczesne. Tu widzimy również zdjęcie pokazujące stan lasów końca XIX wieku. No i tu jest taka ciekawostka. Mamy
Zdjęcie, które może nawet budzić grozę, to jest Kupniów Włókłas, to jest Dolina Jaworzynki. Teren zupełnie pozbawiony roślinności leśnej, czy chociażby trzewiastej w postaci kosodrzewiny. Ten teren został w późniejszym okresie mocno zagospodarowany, no w sensie takim leśnym. Posadzono kosodrzewinę, posadzono modrzewie, chodziło o stabilizację gleby, ale jak ja patrzę na to zdjęcie i mam świadomość tego, co tutaj między tymi kępami kosodrzewiny rośnie, myślę o roślinach zielnych, na tych bogatych glebach, w sensie, że glebach nawapiennych, no tu jest akurat dolomit środkowo-triasowy. Opowiem prywatnie, oczywiście nie z punktu widzenia jakby Parku Narodowego, że nie wiem, czy dobrze się stało, że tak na siłę te tereny wówczas starano się uproduktywnić i zagospodarować, ponieważ no, sukcesja owszem wolniej by postępowała niż, no, niż to ma miejsce teraz, kiedy posadzono w przeszłości te drzewa czy krzewy, no ale jednak byłyby tu kwietne, takie bezkresne murawy właśnie na tych siedliskach ciepłych, węglanowych. No tak mi się przynajmniej wydaje, że ta ingerencja człowieka może nie wcześniej, nie zawsze była aż taka niezbędna, no ale już te kilkadziesiąt lat temu w tym kontekście jakby się zastanawiał, raczej myślano o tych kwestiach właśnie, żeby w jakiś sposób to zagospodarować. Już nie mówię, że uproduktywnić, ale chodzi o to, żeby, no, żeby ta gleba nie ulegała erozji. No dobrze, cóż dzieje się dalej? Po erze Zamoyskiego powstaje Fundacja Zakłady Kurnickie. Ta fundacja, jeśli chodzi o kwestie jej zarządzania, no różnie się prowadziła, ale w 1933 roku dobra zakopiańskie zostają nabyte przez Lasy Państwowe. To jest dosyć istotna data, dlatego że no, od tego momentu stają się państwowe i od tego momentu można poważnie już myśleć o utworzeniu Parku Narodowego, utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i ta myśl jest coraz bardziej intensywna. Dodam tylko, że na terenach należących do Uznańskich, część tych terenów w 1934 roku należących do Józefa Uznańskiego, do jednego z braci, również został przejęty przez państwo, dlatego była już podstawa do myślenia właśnie o Parku Narodowym. I tutaj przedstawiam sylwetki dwóch osób, które bardzo dużo miały wspólnego, no z ochroną przyrody, ale przede wszystkim w tym okresie dużo robiły w kwestii ochrony lasów, widząc, co się dzieje no na przełomie XIX, czy właściwie bardziej w XX wieku z tymi lasami, które osoby, które mocno, no byli osoby, które były mocno zaangażowane w utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest wspomniany już wcześniej Stanisław Sokołowski. Stanisław Sokołowski był ojcem bodajże szóstki dzieci, w tym aż czworo nosiło tytuły profesorskie. Jednym z nich był Marian Sokołowski. Był to autor hodowli lasu, autor lasów tatrzańskich. No i też zwraca uwagę na to, że sadzenie świerka, no właśnie na tą modę środkowoeuropejską, no może nam przynieść fatalne skutki w przyszłości. No i my właściwie teraz tego doświadczamy, tego, co się stało w tych nasadzeń 70, no w tym przypadku nawet jeszcze starszych lat temu. No i tu takie zdjęcie, które obrazuje jakby tą ideę ochrony przyrody, tak, czyli ten krajobraz już objęty strefą ochrony ścisłej. No i wracamy do zdjęcia, które też często prezentuję przy różnych okazjach, chociażby przy okazji ostatniego naszego spotkania, kiedy było o martwym drewnie, czyli to jest stan współczesny w wielu miejscach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, no między innymi w strefie ochrony, też w strefie ochrony ścisłej, no ale tam już nie ingerujemy, ale też w strefie ochrony czynnej, no i właśnie ideą jest to, żeby te plantacje świerka przebudować, żeby z tego utworzyć las, który mamy tutaj z prawej strony. Ponieważ no, skutkiem tych nasadzeń w takim charakterze plantacyjnym oczywiście są różne kataklizmy, jak chociażby
Tutaj mamy skutki wiatrołomu z 1968 roku. To jest wielka kalamita z 2004 roku. Tu jest sytuacja może trochę różniąca się od tych skutków wiatrów halnych, które u nas występują. No niemniej, gdyby nie te nasadzenia też o charakterze plantacyjnym po południowej stronie, to owszem, taka siła wiatru spowodowałaby również rozległe uszkodzenia, ale byłyby tu dużo, byłoby to dużo miejsc, gdzie już były, istniały ośrodki takie odnowieniowe, gdzie ten las bez drzewostan, bez ingerencji człowieka by się szybciej rozwinął i to w sposób bardziej dostosowany do środowiska. No i oczywiście w ślad za tymi różnymi takimi zdarzeniami losowymi, no pojawia się dodatkowo tornik drukarz, tak zawsze jak w ślad za wiatrołomem, gdzie drzewostany są osłabione, mamy do czynienia z tym małym brzuczkiem, ale to też nie jest kwestia jakby tylko współczesna, ponieważ tu przede mną leżą opracowania z połowy XX wieku, które odnoszą się również do sytuacji z początku XX wieku. No i mam tutaj taką informację, że w latach 20. na przykład XX wieku doświadczyliśmy bardzo silnej gradacji ze strony tornika drukarza, także, że cytuję, komisje powołane przez władze Galicji dwukrotnie orzekły, iż lasy w Tatrach są nie do uratowania i skazane na zupełną zagładę. No, na szczęście się mylili, ponieważ lasy się odbudowywały świetnie, no ale widzimy, że, że występuje pewna cykliczność, jeśli chodzi o te kataklizmy, które w Tatrach się pojawiają, zawsze się pojawiały i zawsze pojawiać się będą, no bo mamy takie warunki klimatyczne związane przede wszystkim właśnie z istnieniem wiatrów halnych, innych wiatrów o innym charakterze jak ten po stronie południowej na Słowacji. Następny aspekt, który jest silnie związany z przekształceniem środowiska przyrodniczego Tatr, to jest pasterstwo. Oczywiście ja mówię tu tylko o tym wpływie negatywnym pasterstwa, nie mówię o samym pasterstwie, bo oczywiście no nie chciałbym, żebyśmy tutaj odebrali moją mowę jako taką tyradę antypasterską. Zupełnie no nie jest to moim jakby celem, zamiarem. No, choćby dlatego, że w dzisiejszych czasach to współczesne pasterstwo, które jest realizowane w ramach wypasu kulturowego, no jest świetnie wpasowane w ten współczesny krajobraz tatrzański. No bez tych owiec, no to wielokrotnie powtarzałem przy różnych okazjach, różnych audycji, no nie mielibyśmy pewnie krokusów, nie mielibyśmy zachowanej tej kultury pasterskiej. No ale jakby nie patrzeć jednak, to no, pasterstwo wniosło, pozostawiło na przyrodzie tatrzańskiej duży taki ślad, miało duży wpływ, niestety też negatywny. Otóż historia pasterstwa na Podkalu rozpoczyna się wcześniej. No, Podkale jest terenem, które no, nie nadawało się pod produkcję rolną ze względu na nasz tutaj klimat. Także na przełomie już XIV i XV wieku rozpoczął się rozwój pasterstwa obejmujący coraz to szersze i wyższe tereny tatrzańskie. To też jest cytat. Tutaj akurat mamy zdjęcie prezentujące kościelisko. Na tym zdjęciu jeszcze zachował się ten charakterystyczny układ urbanistyczny związany z takim polaniarskim układem. Idea osadzania się, pojawiania się pasterzy pod Tatrami była taka, że najpierw przychodzono tutaj z owcami, przebywano w okresie letnim, potem te okresy się coraz bardziej wydłużały, wreszcie dochodziło do zimowań i rozwijała się tutaj jakby ta infrastruktura mieszkalna, no i zachował się taki polaniarski układ, tak, po tych wyrąbanych polanach, gospodarowanych w różnych miejscach, jak tu widzimy w kościelisku. No teraz kościelisko się dosyć silnie zabudowuje i pewnie w jakiejś tam przeszłości ten układ, no niestety, pewnie utracimy. No i mamy tutaj zaznaczone na tej rycinie szlaki migracyjne. Początkowo z owcami przychodzono z tych miejscowości bardziej położonych na północ, potem na zasadzie z wykupów przejmował mieszkańcy miejscowości położonych bliżej Tatr
przejmowali te tereny pasterskie położone w Tatrach. No i teraz tak, zobaczmy, jakie mamy tutaj informacje z różnych źródeł opisujących wpływ tego pasterstwa na przyrodę tatrzańską. No i znowu myślę tu głównie o lasach. Ja z różnych względów, no lasy mnie tu najbardziej interesują. Poza tym trzeba mieć świadomość, że przekształcenie lasów jest długotrwałe. Tak, o ile wpływ na przykład pasterstwa był też dotkliwy na halach, ale według takich moich obserwacji, na tą chwilę mogę powiedzieć, że, no, że ta sytuacja się już w zasadzie zabliźniła, jeśli chodzi o hale. No, piętrze kosodrzewiny jeszcze, jak zobaczymy tam na Rycinie, no te ślady jeszcze będą się dziesiątki lat zabliźniać, ale na halach układ tak na oko wygląda, jakby był w takim charakterze pierwotnym. No ale lasy, no niestety, które ulegają przekształceniu, odradzają się niestety bardzo wolno. No i tak, 1765 rok Komisja Królewska zwraca uwagę na szkodliwość wypasu owiec w lasach tatrzańskich. Tak, czyli to była komisja, która też generalnie zajmowała się przydatnością kopalń tak do dalszej eksploatacji. Prace tej komisji no niestety nawet nie dobiegły końca, ponieważ no, w 1770 roku, powtórzę, Austriacy już zajęli starostwo nowotarskie. No i teraz pokażę taką Rycinę, która pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć te kwestie własnościowe. Oczywiście no, w takim bardzo uproszczonym oczywiście zakresie, ponieważ kwestie własnościowe w Tatrach są naprawdę bardzo skomplikowane. Ale zwróćmy uwagę, to co jest zaznaczone kolorem zielonym, czyli lasy, to była dawna królewszczyzna, tak? Przed zajęciem tych terenów przez Austriaków, a potem na licytacjach w 1811-12 roku zostały one wystawione na sprzedaż. No i kupili to różne osoby prywatne, tą sekcję tutaj Chochołowską, Pajączkowski, tą część, którą potem przejął na licytacji, wykupił hrabia Władysław Zamojski Homolaczowie, no i wreszcie tą część, o tym też już mówiliśmy, Tomasz Uznański. Tak? No i te tereny stały, przeszły w ręce prywatne, ale tak, były to dobra tabularne, których nie mogli zasadniczo nabywać chłopi, tak, tylko szlachta. No a tereny chłopskie, tu położone głównie powyżej granicy lasu, to były nadania królewskie. No i teraz tak, czyli ten taki prosty, schematyczny podział mam już w głowie, no i zobaczmy, co się dzieje dalej. W kontekście, mówimy cały czas, wpływu pasterstwa na lasy. A otóż teraz pojawia się taki nowy termin, znaczy nowy. No być może niektórzy nie mieli świadomości, jakie to pasterstwo miało wpływ na lasy w sensie formalnym, jak to wyglądało. Otóż część tych lasów było obciążone tak zwanymi służebnościami. Były to tak zwane serwituty. A znaczyło to tyle, że król wraz z nadaniami tak, dla indywidualnych posiadaczy, czy no, dał im też możliwość korzystania z lasów królewskich w pewnym zakresie. Tak? No i tak to wyglądało. Tu mamy kolejny cytat, że już pod koniec XIX zwłaszcza wieku, kiedy drogą różnych, jakby to powiedzieć, no kolejnych rozdrobnień własności, przejmowania przez kolejnych właścicieli, tak zwłaszcza pod koniec XIX wieku, kiedy liczba ludności na Podhalu wzrastała i ilość właścicieli do poszczególnych działek gwałtownie się zwiększyła, to również zwiększyła się presja także na tą część objętą serwitutem. No mam nadzieję, że no jeśli powiedziałem to w sposób dosyć chaotyczny, to mam nadzieję, że tutaj przy okazji kolejnych slajdów uda mi się jeszcze ten wątek jakby tak wyprościć. No ale kolejne tutaj przedstawię cytaty, które odnoszą się, które opisują właśnie tą sytuację. Otóż największe jednak szkody spowodowują w Tatrach roszczenia serwitutowe, właśnie te odnoszące się do tych lasów dawniej będących królewszczyznami, a potem przejętych przez prywatnych właścicieli, ponieważ Austriacy, kiedy wyprzedali te tereny
tym dużym potentatom ziemskim, to zaznaczyli wprost, że lasy te obciążone są wszystkimi tymi należnościami na ten chłopów i muszą one być realizowane. Także no, nie wyczyścili jakby tych kwestii własnościowych. Także kolejni właściciele lasów musieli no, borykać się z tymi obciążeniami serwitutowymi. Także na mocy których wolno uprawnionym paść bydło w lasach ochronnych. Pasące się bydło obsuwa brzegi wraz z roślinnością drzewną nad stoczystych upłazów, zabagnia podmokłe grunta, kaleczy racicami korzonki młodej drzewiny i niszczy naturalne podrosty. Oczywiście to jest zdjęcie bardziej współczesne, ale mniej więcej oddaje sytuację, co się wówczas w lasach działo. Tak? Czyli na tym zdjęciu widać, a na kolejnym będzie widać pewnie jeszcze lepiej, że generalnie na dnie lasu nie ma odnowień naturalnych, nie ma podrostów. Czyli jeśli w takim drzewostanie, jaki tu widzimy, dojdzie do jakiejś katastrofy, w sensie na przykład pojawienia się kornika drukarza, to zwróćmy uwagę, że na dnie jest kompletnie ubogo, nie ma tego następstwa nowej generacji drzew. No z punktu widzenia właściciela lasu, no to jest tragedia tak naprawdę. No i w związku z tym kłopotem, jaki wiązał się z tymi służebnościami, władze austriackie podjęły się pod koniec XIX wieku regulacji serwitutów. Ale ta regulacja tak naprawdę no, na niewiele się zdała. Tutaj kolejny cytat. Serwituty w Tatrach mające swój początek w uprawnieniach nadanych przez królów polskich w tak zwanych przywilejach lokacyjnych, pomimo późniejszych zmian właścicieli stosunków prawnych w Tatrach oraz mimo ich regulacji w latach, które tutaj widzimy, utrzymywały się w wielu przypadkach w postaci służebności poboru paszy i drzewa na utrzymanie ognisk w szałasach, służebności poboru drzewa na opał, służebności poboru drzewa budulcowego na budowę i naprawę budynku. Ten cytat pochodzi z opracowania Liberaka z 1926 roku, czyli w okresie, kiedy Liberak to opisywał, to służebności ciągle były dotkliwe dla lasów, mimo że podlegały tym regulacjom, to jednak ze względu na tą kwestię związaną z tym rozdrobnieniem tych własności, tak? Czyli że tyle już było osób, które miały prawo do korzystania chociażby z tych tutaj punktów, no, że umówmy się, że już ten właściciel niewiele z tego lasu mógłby czerpać, dlatego dochodziło do awantur. No, między dworem, między chłopami, którzy lasy dworskie użytkowali, to wszystko zostało przez Liberaka opisane. Możemy znaleźć różne akty sądowe i przebieg wielu z tych procesów, no, który miał czasem bardzo dramatyczne skutki. No i tu mamy taki przykład jednego z takich cerkwi pastwiskowych, czyli zaznaczoną halę Kalatówki Białej Strążyskiej, przylegający właśnie w lasach dworskich taki cerkiel. On był zaznaczony na ogół zaciosami na drzewach. Tak? I tutaj ten cerkiel pastwiskowy to w ramach już tych regulacji można było, widzimy, wypasać ileś tam koni, wołów, krów. Nadto mają prawo zakładania 7 ognisk, oczywiście chłopi użytkujący ten cerkiel pastwiskowy bezpłatnie, a to w Kalatówkach, Białym i Strążyskach uprawnieni orzeczeniem są zobowiązani za pastwisko powyższe wypłacać dworowi. No i tutaj widzimy od jednej owcy po 4 centy, tak, tak to wyglądało, a tutaj powiem, że przy szlaku prowadzącym z Polany Strążyskiej na Czerwoną Przełęcz, ci z Państwa, którzy tam się udadzą, zobaczą po lewej stronie taką dużą jodłę. Wiek tej jodły pomierzyliśmy metodami dendrochronologicznymi i wiemy, że ma ona 210 lat, około powiedzmy 210 lat, ale kształt tego drzewa, który rośnie dzisiaj w środku drzewostanu, wskazuje, że rosło ono na otwartej przestrzeni przez większość swojego życia. Także widzimy, że ten obszar, tak, gdzie był ten cerkiel pastwiskowy, musiał być niemal, mimo że teoretycznie leśny, musiał być niemal pozbawiony drzew, że jodła przez blisko 100 lat albo i więcej, przez 120-30 lat swojego życia rosła na terenach
prawie otwarte. To, co widzimy po jej konstrukcji, jej korony, ma szeroką, nisko osadzoną koronę, dużą spierzystość pnia, najszersze podstawy, zwiększająca się dosyć gwałtownie ku górze. I tą sytuację opisywał też Walery Eliasz w swoim ilustrowanym przewodniku do Tat i Pienin. To i wskazuje właśnie, wówczas opisuje tą sytuację tutaj, że te drzewostany były mocno przetrzewione, tak naprawdę były to tereny wypasowe. I ta sytuacja, szczególnie dramatyczny finał, dramatycznie przebiegała w końcówce II wojny światowej i tuż po wojnie. W roku 1945-1947 owiec na Podhalu, znaczy na Podhalu, w sensie w Tatrach, było już około 30 tysięcy. To była ilość, która, no jeśli chodzi o kwestie ochrony lasów, no to w zasadzie było już wszystko poza kontrolą, tym bardziej, że to było po okupacji, gdzie mało kto kontrolował nad tym, co się działo. W zasadzie wszystko było totalnie zniszczone. Doszło do tej sytuacji, że zresztą na jednej hali było kilku baców, no, że sytuacja po prostu zmusiła ludność do tego, żeby się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Już nie chodziło nawet o kwestię jakby ochrony przyrody, to chodziło o kwestie w ogóle takie gospodarcze, co z tymi owcami zrobić. No i za no, podpowiedzią, jakby z inicjatywy Józefa Kolowcy, no, postanowiono owce wyprowadzić z Tat. No, nie odbyło się to oczywiście bez protestów pewnej grupy ludności, ale ostatecznie 7 maja 1948 roku owce uformowały szyk bodajże z 8 tysięcy zwierząt i rozpoczął się wielki rebyk. Tak, na Łemkowskie wówczas była akcja Wisła, akcja wysiedleń. Na te tereny połemkowskie owce przemaszerowały w kierunku tutaj od Zakopanego na Szaflary, a następnie w kierunku Niedzicy. Ten redyk był opisywany też w literaturze do Jaworek, do Szlachtowej, a w późniejszym okresie także w Bieszczady i wiele innych rejonów. Ja tutaj też mam taki cytat z właśnie Józefa Kolowcy, który opisuje przyczyny właśnie tego wielkiego redyku. Otóż na skutek tak wielkiego przeciążenia hal w stosunku do ich możliwości wypasowych doszło do prawie wszędzie do tego, że wszystkie młodniki kultury leśne oraz też starsze partie lasu, które nadawały się do wypasu, zostały tak kompletnie zniszczone, że na ogromnych przestrzeniach trzeba było od nowa je zakładać. Tak to się stało po utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, ta presja zaczęła się zmniejszać, a jeszcze tutaj mamy kolejny cytat właśnie Józefa Kolowca. W miarę jak zwiększała się liczba zainteresowanych wypasem na hali przy równoczesnym kurczeniu się terenów najbardziej przydatnych do wypasu, tak zwiększa się napływ pasterstwa na las tatrzański. Las ten ma spełniać obecnie główną rolę, a nie jak to przedtem bywało, dodatkową jedynie rolę przy wypasie w Tatrach owiec i bydła. To jeszcze kolejna taka informacja właśnie inicjatora wielkiego redyku Józefa Kolowca, która odnosi się do tych kwestii wpływu pasterstwa na lasy tatrzańskie. No, śladem, takim reliktem pasterstwa z tych okresów, który jest dosyć łatwy do zaobserwowania w współczesnym krajobrazie, to są właśnie tutaj erci owiec, które trawersowały, tak, tutaj sobie szły po zboczu. No i w niektórych miejscach to zbocze zostało bardzo silnie uszkodzone, także do tej pory nawet roślinność z największym trudem w tych miejscach podlega regeneracji. A te wszystkie informacje, aby ktoś był zainteresowany, znajdziemy w rozdziale poświęconym pasterstwu w Tatrach Polskich i Podhala pod redakcją Antoniewicza, gdzie kwestie dotyczące ochrony przyrody opisuje Zofia Radwańska-Paryska.
No i to są zdjęcia zrobione w czasach już jak najbardziej współczesnych, tuż w okolicach drogi pod Reglami, no, gdzie pas kulturowy jest prowadzony. To już jest teren znajdujący się poza parkiem, ale obrazuje nam właśnie sytuację na terenie pokrytych roślinnością leśną, a tak naprawdę właśnie drzewami. Czyli musimy sobie wyobrazić perspektywę leśnika. Już nie chodzi o kwestie związane z ochroną przyrody, ale leśnika, który ma z tyłu głowy ciągle obraz, że gospodarować w lesie, w sensie wycinać drzewa, można tylko wówczas, kiedy mamy gwarancję, że pojawi się odnowienie naturalne. Jak nie mamy odnowienia naturalnego, tak jak tutaj, czyli jakiekolwiek prowadzenie zabiegów gospodarczych, wycinanie drzew, no jest w zasadzie bardzo ryzykowne, ponieważ no nie ma tej kontynuacji, nie mamy tej pewności stabilnego drzewostanu. No a teraz jesteśmy nieco wyżej, w piętrze subalpejskim Kosodrzewiny. No i widzimy na tej mapie, jaki wpływ pasterstwa miał na stopień pokrycia przez zarośla Kosodrzewiny piętra subalpejskiego. No największa presja była tu w rejonie Czerwonych Wierchów, ponieważ w czasach współczesnych od 0 do 17%, tak, tu ta Kosodrzewina tylko występuje. No oczywiście następuje regeneracja. W jednych miejscach przebiega ona szybciej, w innych mniej. A po stronie tutaj zwłaszcza południowej, słowackiej, no to zarastanie postępuje szybciej, ale też presja była mniejsza, ponieważ wraz z otworzeniem tanapu w zasadzie no, owce wyprowadzono z stad, albo jeszcze wcześniej w wielu rejonach, ponieważ kiedy tworzył tutaj swój zwierzyniec hrabia, znaczy książę Hohenlohe, to również no, powiedzmy, że nie było mu po drodze z pasterstwem, a w niektórych dolinach tatrzańskich generalnie po stronie jakby południowej tych owiec prawie nie było w ogóle. No dobrze, ale mamy kolejny aspekt, na którym ja się nie będę teraz koncentrował, ale związany dosyć silnie z pasterstwem. Dlaczego? Ponieważ to właśnie wśród no, juhasów, powiedzmy, czy generalnie z tego środowiska albo z tym środowiskiem mocno jakby przeniknięte było, przenikało się kłusownictwo. No, kłusownictwo nie miało wprawdzie takiego wpływu jak górnictwo czy pasterstwo samo w sobie na ogólnie na ekosystemy tatrzańskie, zwłaszcza na te lasy. Ono jakby koncentrowało się na poszczególnych gatunkach zwierząt, no ale doprowadziło prawie do ich wymarcia, zwłaszcza jeśli chodzi o kozice i świstaki, że trudno to też kłusownictwo tłumaczyć generalnie biedą na Podhalu, tym bardziej, że no, kłusownictwo od gospodarki różni się tym, że kłusownictwo no, w pewnym stopniu jest ślepe, w związku z tym dąży do wyniszczenia poszczególnych gatunków i już niewiele brakowało, a jak gatunek wyniszczy, no to umówmy się, że nikt w ten czas no, po prostu biednych nie poratuje i nikt z biedy nie wyjdzie, jeśli, no, jeśli ta granica zostanie przekroczona. Ale w tym widząc problem już w XIX wieku, głosy dotyczące ochrony przyrody, jeszcze zanim powstała idea utworzenia Parku Narodowego w Tatrach, no już intensywnie dochodziły do tutaj, miały już znaczenie, tak jak wspominał o ochronie przyrody Stanisław Staszic, wspominał Ludwik Zeichner, no i wreszcie zoolog Maksymilian Nowicki, czy ksiądz Eugeniusz Janota, którzy byli autorami takiej broszury, która była odczytana w kościołach zakopiańskich, dotyczyła, było to upomnienie zakopianych wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz. Tu znowu przeczytam fragment tego upomnienia, ale od niejakiegoś czasu znowu inne, wcale nieładne, owszem bardzo szpetne rozchodzą się po świecie mowy o was, mianowicie to, żeście niemal do szczęta wytępili biedne świstaczęta i kóz już jest niewiele. No i na tą okoliczność właśnie Nowicki i Janota powołali do istnienia Straż Górską, która początkowo była opłacana przez nich samych, a potem już podczas gdy gatunki zostały te już ustawowo w latach 60. wzięte pod ochronę, mówię o kozicy i świstaku, no
powołali straż w osobie Jędrzeja Wali i Macieja Sieczki, którzy wcześniej zresztą parali się gucownictwem, no ale któż najlepiej znał zwyczaje zwierząt, a także zwyczaje innych kolegów kusowników właśnie jak nie byli kusownicy, czyli najlepiej się do tego nadawali, chociaż kiedyś czytałem takie notatki, które podpisywali różni życzliwi do Towarzystwa Tatrzańskiego, zwracając uwagę na to, że owszem, obaj ci tutaj strażnicy może przed innymi kozice i świstaki chronią, ale sami dopuszczają się tam powiedzmy różnych niegodziwości. No ale może nie powinienem o tym mówić, skoro to życzliwi podpisywali. No ale ta presja na przyrodę tatrzańską nie dotyczyła tylko zwierząt w tym okresie, bo mówimy tutaj o czasach właśnie przed II wojną światową, ale także na rośliny. Tu widzimy na tej kartce pocztowej goryczki, szarotki, no gatunki, które były już w zasadzie na granicy wyginięcia. No i taką mamy odezwę z roku 1935. Kronika turystyczna mówi, że bezwarunkowo nie kupować szarotek, mimo wielokrotnych apelów ze strony Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Handel szarotkami stanowiącymi ozdobę Tat, a znajdującymi się już niestety na wymarciu, trwa na terenie Tatr w dalszym ciągu. Jedynym sposobem przeciwdziałającym byłoby całkowite wstrzymanie się turystów i wycieczkowiczów od kupowania szarotek, gdyż z chwilą braku nabywców zniknęłby precedens do ich zrywania. Już jest to apel, aby tych roślin nie kupować, nie nabywać, żeby nie po prostu nie stwarzać rynku do sprzedaży. Zwracam uwagę, że to wszystko dzieje się w 1935 roku. No i jeszcze jedna ważna tutaj osoba związana z ochroną przyrody. To jest człowiek instytucja, który był inicjatorem, właścicielem budowy domu pod Jedlami, który po dzień dzisiejszy zresztą jest w posiadaniu rodziny Pawlikowskich. Otóż Jan Walbert Pawlikowski, też postać związana z historią taternictwa, pisał, przekonywał, że mówiąc o ochronie przyrody nie należy używać jedynie argumentów z zakresu nauk przyrodniczych, ponieważ są trudne do zrozumienia i nie przyciągają za sobą ludzi. Ja mam wrażenie, że tak jest zresztą po dzień dzisiejszy, że te słowa są rzeczywiście aktualne, o przyrodzie dużo się mówi, ale jakby te argumenty przyrodnicze jakby nie trafiając do większości, no trzeba odwoływać się do argumentów, podkreśla Pawlikowski, kulturowych, tłumaczyć, że przyroda jest wspólnym dobrem wszystkich ludzi, mieszkaniem, z którego wyprowadzić się nie można, chyba że na drugi świat. No dobrze, tyle jeśli chodzi o kwestie związane z użytkowaniem drewna. Przypomnę, od czasów XVI, XVII wieku, kiedy pisał o tym, kiedy sprzeciwiał się temu Mikołaj Komorowski, on się oczywiście sprzeciwiał dewastacji nie z pobudek takich powiedzmy ochroniarskich, tylko chodziło mu o to, że sam oczywiście na tym drzewie, na sprzedaży drzew chciał zarobić. Potem mówiliśmy, przypomnę, o erze górnictwa i hutnictwa, zwłaszcza za czasów nie tyle nawet homolatów, to następców homolatów, czyli Eichborna i Pelca, którzy doprowadzili do totalnego wyniszczenia drzewostanów. Wreszcie nałożyło nam się to zbyt intensywne pasterstwo, o którym wspominała już ta Komisja Królewska z 1765 roku. No i oczywiście apogeum tego nastąpiło w latach powojennych 1945-1947, co zaskutkowało wielkim redykiem i wyprowadzeniem owiec z Tatr. No ale Tatry także doświadczały także innych pomysłów związanych z zagospodarowaniem. Jednym z nich był na przykład kamieniołom pod Capkami. Jest to miejsce widoczne z ulicy Bronisława Czecha po dzień dzisiejszy, idąc tutaj od ronda Kuźnickiego Jana Pawła II w kierunku Wielkiej Krokwi. Po lewej stronie w lesie wypatrzymy pozostałości po tych kamieniołomach.
No, te kamieniomy aż po II wojnę światową były intensywnie eksploatowane i koleją wywożone w różne rejony Polski. No, mamy też takie były pomysły, znaczy może pomysły jak pomysły, ale no, w XIX, XX wieku intensywnie rozbudowano infrastrukturę turystyczną. Powstały różne obiekty, które są po dzień dzisiejszy, schroniska, powstały mnóstwo szlaków, ale ja tu, żeby zobrazować jakby tą kwestię, ponieważ no, nie będę pokazywał tych różnych, powiedzmy, schronisk, ale chciałbym pokazać taki najbardziej spektakularny przykład takiej ingerencji w środowisko, która trochę wychodziła poza taką zwykłą turystykę szlakową. To była budowa Ceprostrady, czyli tego szlaku, którą rozpoczęli w 1937 roku, na Przełęcz Piglasową. Widzimy, w jaki sposób była robiona nawierzchnia tego szlaku. No i cóż, pojawienie się, widzimy opis do ryciny, pojawienie się pierwszego motocyklu na nowej ścieżce na zboczu miedzianego. Taka była idea, żeby właśnie motocyklem można było wjechać, no albo żeby na przykład z wózkami można było dziecięcymi bez problemu dotrzeć na tą wysokość. No ten szlak na szczęście dzisiaj mocno uległ naturalizacji, także no nikt by tam specjalnie nie zaszalał, no ale umówmy się, że no takie była wizje jakby zagospodarowania tego okresu w XIX czy w połowie XX wieku. A teraz kilka przedstawię koncepcji, jakie na szczęście nie zrealizowano. Czyli były pomysły w fazie koncepcji lub projektowania. Otóż planowano budowę kolei naziemnej na Świnicę. Do tego się odniosę, bo jest to ciekawa sprawa. Hotel na Ciemniaku. Kamieniołom na Świnicy, co nawiązuje do tej budowy kolei naziemnej, droga przez Tomanową Przełęcz, mauzoleum Słowackiego w ścianie Kościelca, luksusowy hotel w Dolince za Mnichem, do którego również miała być wybudowana kolej, a następnie kolejka w kierunku Miedzianego, czy hotel na Świnickiej Przełęczy, także połączony koleją Zębatą Zakopanego. A jeśli chodzi o tą rycinę tutaj, to materiałami wybuchowymi planowano nadać Giewontowi wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. Także presja była bardzo duża, a tu mamy pomysł hotelu nad Morskim Okiem autorstwa Anny Górskiej. Takich obiektów, znaczy obiektów generalnie, które były w fazie projektowania, takich, które były, ale już ich nie ma. I jeśli doliczymy jeszcze te, które są, myślę o różnych obiektach związanych z turystyką, czyli gastronomicznych altanach, schroniskach, no w sumie naliczyłem 62. Naliczyłem je naliczyłem je w oparciu o to wydawnictwo, tak, Encyklopedia Schronisk Tatrzańskich Janusza Koneczniaka, który opisuje te schroniska, te projekty, które w Tatrach planowano, które wybudowano i niektóre z nich, na przykład tutaj przeczytam fragment dotyczący tego hotelu w Dolinie za Mnichem, bo jest to ciekawa sprawa. Otóż wybudowanie luksusowego hotelu w Dolinie za Mnichem to pomysł Walerego Eliasza po zakopiańskich spotkaniach z Walerianem Dzięślewskim, pomysłodawcą budowy kolei Zębatej Zakopanego na Świnicką Przełęcz. Eliasz, zafascynowany możliwością wykorzystania techniki do udostępniania uroków Tatr, na spotkaniu z Dzięślewskim 30 sierpnia 1900 roku ustalił poprowadzenie elektrycznej kolei Zębatej z Morskiego Oka do Doliny za Mnichem, a stamtąd kolei linowej na szczyt Miedzianego. W Dolinie za Mnichem miał być zbudowany luksusowy hotel i początkowa stacja kolei linowej. Pomysł upadł. No dobrze, ale przyjrzyjmy się dalej. Co działo się zwłaszcza z tym pomysłem dotyczącym kolei Zębatej na Halę Gąsienicową i dalej na Świnicę, gdzie miał powstać kamieniołom. Tu znowu przeczytam kilka fragmentów tekstu, które odnoszą się do tej sprawy i dosyć dobrze oddają nie tyle atmosferę tamtych czasów, co oddają jakby podejście do Tatr, tak? Czyli w jaki sposób postrzegano wykorzystanie tej przestrzeni.
Otóż połączona linią kolejową z Zakopanem Hala Gąsienicowa miałaby szansę stać się polskim Davos. Leży na tej samej co Davos wysokości. Jest tak samo jak szwajcarski kurort ulokowana w Górskiej Kotlinie. Ma świeże i czyste powietrze, które mogłoby wspomóc leczenie gruźlicy płuc. Przyszłość tego miejsca, którą zagwarantować mu może kolej, to nowoczesne uzdrowisko z Zakopanem funkcji zaplecza gospodarczego kurortu. Dalej. Kolej górska, o pensjonaty i hotele, które rozwijać się mogą i przynosić zyski wyłącznie tam, gdzie są możliwości, by sprawnie, szybko i tanio dowieźć do nich dużą liczbę gości. Kolej napędza przemysł hotelowy, uprzystępnia góry także szwankującym na zdrowiu i mniej wprawnym. I tu jest kolejny długi tekst, ale ja go muszę przeczytać, bo on naprawdę już w tym tekście jest kwintesencja jakby postrzegania tej rzeczywistości, tego wykorzystania tej przestrzeni, jak to wówczas podchodzono do spraw gospodarczych. Otóż budowa kolei umożliwiałaby eksploatację tatrzańskiego granitu. Ten zaś zaspokoiłby nie tylko potrzeby galicyjskich miast wykorzystujących kostkę granitową po nawierzchni ulic, ale dałoby gwarancję, że tego materiału nie zabraknie, by przyjdzie realizować ambitne przedsięwzięcia hydrotechniczne. Granit byłby spożytkowany przy budowie kanału Kraków, Lwów, Brody, między innymi do wykonania ścian w śluzach i przepustach. Na budowy portowe w Krakowie i przystań z bulwarami kwalifikuje się także najlepiej granit, surowce skalne, których eksploatację ułatwiłby nowy szlak transportowy, przypomnę z Hali Gąsienicowej i ze Świnicy, bo poza granitem Wapień i Piaskowiec do tego miałoby dochodzić drewno z tatrzańskich lasów i siano z hal. Czyli widzimy tutaj w tym tekście zawarte jest totalne wykorzystanie wszystkiego, co da się sprzedać, na czym da się zarobić. Tak postrzegano to, a jeszcze dodam tylko, że kamieniołom miał być też planowany na morenie Morskiego Oka, tam w okolicach, także na te szlachetne pobudki, tak, które wymyślił Walerian Dzień-Ślewski, także miał być pozyskiwany surowiec. No ale mimo tej ogromnej presji, mimo że sprawa była tej rozbudowy tej infrastruktury, mimo że sprawa już otarła się o Sejm, no i wydawać by się mogło, że inicjatorzy tego pomysłu osiągną swoje zamierzenia, ale w polemice coraz więcej zaczęło odzywać się ochraniarskich takich generalnie tekstów, publikacji. Tu widzimy nagłówki, tytuły tych publikacji. Czyżby triumf nonsensu, rzecz w sprawie kolejki na Świnicę, tu z kolei Tatry, dobre mogułty folwarków, snobów i kombinatorów. Czyli widzimy parę słów wyjaśnienia o polemice o Tatrzański Park Narodowy. Czyli już ta potrzeba ochrony przyrody coraz bardziej się przebija w dobie właśnie tych kwestii takiego myślenia technicznego o wykorzystaniu tej przestrzeni. No i w zasadzie na tym ja kończę, czyli w zasadzie kończę na okresie takim przedwojennym, ale jeśli chodzi o sprawy związane z taką presją na park, no to one w zasadzie stale się utrzymują, stale są obecne i ja myślę, że tak będzie jeszcze długo. Dobrze, także ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Z pewnością się jeszcze spotkamy, może nie za tydzień, może za dwa i wówczas opowiem o różnych sprawach związanych z przepisami, jakie w parku funkcjonują. Powiem między innymi o tym, dlaczego nie wolno psów wprowadzać na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, z wyjątkiem, z pominięciem strefy ochrony krajobrazowej w Dolinie Chochołowskiej. Powiem o tym, dlaczego jest zakaz chodzenia nocą, no, i o tym, dlaczego nie ma koszy na śmieci, ale to wszystko za kilka, może za dwa tygodnie, może za kilka kolejnych tygodni podczas naszych następnych spotkań. Także ja dziękuję za uwagę. No i widzimy się za dwa tygodnie.